temat jest związany z moją pracą. Ja jestem praktykiem, medykiem, od kilkudziesięciu lat prowadzę swoją praktykę i muszę powiedzieć, że im dłużej prowadzę, tym bardziej mnie fascynują te tematy i tym trudniej mi jest znaleźć dobry sposób, w jaki sposób je rozwiązać. Dzisiejszy temat dotyczy takiej grupy pacjentów, którzy się do nas zgłaszają z objawami, które naprawdę nie możemy sobie poradzić, żeby je wyjaśnić. I nazywamy to po prostu dlatego, że to są niewyjaśnione objawy medyczne, więc dlatego po angielsku to w skrócie określam jako Medical Annex Pain Syndromes. I tak jak wczoraj, nie wiem czy Państwo pamiętacie, doktor Gola opowiadał o niesklasyfikowanych objawach z zakresu hiperseksualizmu, tak te objawy również nam ciężko zaklasyfikować według jakichkolwiek systemów kodowania chorób. Jakie to są objawy i o jakie głównie obszary dolegliwości będziemy dzisiaj rozmawiać? Po pierwsze, są to objawy, z którymi pacjenci przychodzą codziennie, a we wszystkich badaniach, które możemy zastosować w codziennej praktyce, nie znajdujemy żadnych odchyleń. Czyli możemy badać i rezonansem EKG, i rentgenem, i badania krwi, pobierać najróżniejsze tkanki. Nie możemy znaleźć żadnej odpowiedzi na to, dlaczego ci pacjenci do nas przychodzą. W różnych kodach, w różnych systemach kodowania chorób te objawy również nazywane są jako zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia czynnościowe i myślę, że nikt z Państwa nie podniesie ręki, jeżeli zapytam, czy ktoś ich nie ma. Prawdopodobnie wszyscy mamy chociaż w małej ilości te objawy, natomiast będę mówił o tych pacjentach i o tych osobach, dla których to jest tak duży problem, że nie mogą funkcjonować normalnie, muszą korzystać z różnych terapii. W ogólnej populacji pacjentów te zaburzenia występują mniej więcej 15-20%, ale co ciekawe, i teraz Państwu powiem tą najbardziej kontrowersyjną rzecz, że w praktykach naszych ci pacjenci stanowią prawie 40% pacjentów zgłaszających się. Mówię to z całą odpowiedzialnością, że większość z nich ma niepotrzebnie zlecane leki, ma niepotrzebnie zlecane badania, niepotrzebnie trafia do szpitali, ma niepotrzebnie są nawet operowani, trafiają na stół operacyjny. Z tego powodu czasami większe są tragedie, niż gdyby nie zastosowano tego leczenia. Jakie to są objawy? Trudno znaleźć objawy, które nie są z tej grupy często występujących, ale najważniejsze są to objawy dotyczące tych narządów, gdzie jest najwięcej unerwienia wegetatywnego. Więc to są głównie bóle głowy, bóle mięśni, pleców, klatki piersiowej, omdlenia, mrowienia, cierpnięcia, niemożność nabrania oddechu, nadmierne pocenie się. Już widzę, że Państwo częściowo u siebie znajdują takie objawy. Naprawdę nie znam kogoś, kto by ich nie miał. To większość z nas po prostu ma z powodu adaptacji do stresu, do codziennych rozwiązywania problemów. Ale z całą odpowiedzialnością mówię, że mi nawet jako medykowi bardzo trudno jest funkcjonować z tymi pacjentami, dlatego że bardzo duża część chorób bardzo ciężkich, o bardzo niebezpiecznych, jak nowotwory, jak zaburzenia chorób tarczycy, narządów, takie objawy prezentuje na początku. Mało tego, te objawy czasami wyprzedzają właściwą chorobę o kilka lat, a więc trudno przewidzieć, z jakiego powodu pacjent będzie w kolejnych latach się zgłaszał. Tu macie Państwo taki przykład takiego pacjenta. Jest to zdjęcie zrobione z okresu I wojny światowej. To jest okresu, kiedy Zygmunt Freud pierwszy znalazł korelację pomiędzy problemami wewnętrznymi ludzi, a ich objawami behawioralnymi. To byli mężczyźni, którzy dostawali wezwanie do wojska, na wojnę. I oni jeden z psychiatrów zauważył, że były pełne szpitale psychiatryczne w momencie wysyłania tych skierowań do mężczyzn. I on pierwszy znalazł taką korelację, że może to są takie objawy, kiedyś to nazywano zespoły histeryczne, zespoły pseudopadaczkowe, dzisiaj to nazywamy właśnie zespoły psychosomatyczne. Problem jest bardzo duży. Jest taka szkoła London School of Economics w Londynie, z którymi mamy bardzo bliskie kontakty, ponieważ tam robiłem te główne swoje badania. Ja obliczałem na podstawie ich danych, że wartość rynku
obsługi tych pacjentów w Polsce to jest około 6 do 7 miliardów złotych rocznie. Proszę Państwa, taka jest cena wykonywania badań, kierowania do innych specjalistów, kierowania do szpitali, do instytutów, wykonywania operacji, niepotrzebnych leków i niepotrzebnych konsultacji. To jest naprawdę olbrzymi problem, nie tylko w Polsce zresztą, to nie jest specyficzny problem Polski, ale dotyczący wielu krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, to tylko bardzo krótko, żebyście Państwo nie skupiali się na nazwach. Ja powiem tak, jest kilkadziesiąt specjalizacji lekarskich i każda specjalizacja wymyśliła nazwy na te same objawy. Moje niestety obserwacje są takie, że chyba mówimy wszyscy o jednej tej samej chorobie, ale w zależności od specjalizacji każdy inaczej to nazywa. Na przykład gastroenterolodzy nazywają to zespół jelita wrażliwego. Jak Państwo, ci, którzy mają, to wiedzą, na czym to polega. Nie będę mówił, bo to są takie objawy nasilone i dla niektórych naprawdę utrudniające życie. Ale na przykład dla psychiatrów są to zespół przewlekłego zmęczenia, u innych na przykład laryngolodzy mówią, że do nich przychodzą ludzie, mówią, panie, jak mnie globus boli, no po prostu nie do wytrzymania, takie szumy, zaciskanie. Gdyby zrobić im badania, nie ma żadnych odchyleń od normy. Co ciekawe, jedno z takich ciekawszych zespołów, którym Państwa chciał zwrócić uwagę, jest w psychiatrii. W psychiatrii, to jest moje osobiste doświadczenie, chyba te zespoły mnie najbardziej zainspirowały do robienia badań naukowych, do szukania przyczyn, do znalezienia dobrych odpowiedzi, jak to leczyć. To są konwersje i dysocjacje. Zespoły konwersyjne, tak ogólnie można powiedzieć, są to objawy wtedy, kiedy problem ma pacjent i nie może problemu psychicznego rozwiązać w inny sposób, przerzucając go na stronę fizyczną. Czyli na przykład to są pacjenci, którzy w momencie stresu mają na przykład niepamięć wsteczną. Czyli ktoś im zmarł bliski, utracili pracę i przychodzą, mówią, wie pan, tak trzy dni to nie wiem, co się ze mną działo. Kompletnie nie pamiętam, z kim rozmawiałem, o czym rozmawiałem, gdzie byłem. Inne objawy to są takie ciekawe, jak nieodczuwanie w ogóle bólu w pewnych częściach swojego ciała, albo na przykład ślepota psychogenna, głuchota psychogenna. Zresztą jest to obszar, dlatego cieszę się, że psychologia w to roku powstała, bo ci pacjenci powinni po prostu być prowadzeni przez psychologów klinicznych. To powinno przejść w ręce tych, którzy oczywiście na ten temat mają wiedzę i umią odróżnić to, co jest psychogenne od tego, co jest organiczne. Ale taki najbardziej znany to jest na przykład kurcz pisarski albo ustawienie tułowia włók. To jest specjalna specjalność na przykład muzyków. Ja widziałem to chyba ze trzy razy w momencie, kiedy ktoś miał wykonać jakiś koncert, nie miał na tyle pewności siebie, że mu się uda, dostaje objawy. To jest naprawdę prawdziwy skurcz mięśni śródręcza i nadgarstków, nie mogą. Właściwie leki praktycznie nie działają. Trzeba pewnego czasu, trzeba pewnego elementu psychoterapii, żeby tych pacjentów z tego wyprowadzić. Druga grupa to jest dysocjacja. Jeszcze ciekawsza rzecz. To mózg w trudnych sytuacjach wyłącza pewne obszary świadomości. To jest bardzo ciekawa rzecz. I na przykład jedne z ciekawszych rzeczy, ludzie, którzy brali udział w wielkich imprezach, wielkich koncertach, opowiadają, że byli jak w transie. Wykluczam tutaj branie jakichkolwiek leków psychotropowych, czy najróżniejszych używek, czy wykluczam tutaj choroby psychotyczne, czyli napady jakieś schizofreniczne, czy padaczkowe. Mówię o normalnych, zdrowych ludziach, którzy egzaltowali się jakimiś nadzwyczajnymi zdarzeniami. To rzeczywiście opętanie, czyli zachowanie, ja nie mówię to o jakimś kontekście religijnym, kompletnie to nie ma nic wspólnego. Są to tylko pewne dysfunkcje, czyli mózg broni się przed opanowaniem takiej równowagi poprzez wyłączanie pewnych obszarów świadomości. Zresztą te obserwacje zostały opisane w naprawdę dobrych pismach medycznych, w Lancecie, ze świetną dokumentacją, z dobrą obserwacją przy pomocy kamer, z wykluczeniem jakichś innych chorób, które by mogły nasilować. To jest taki przykład typowy obrazu Edwarda Radforda, zamartwianie się. To dotyczy bardziej kobiet, to rzeczywiście potwierdzam, to nie jest żadna moja w stosunku do kobiet ani aluzja, że częściej, ale częściej kobiety mają takie
prezentują takie objawy, czy nie mają właściwie powodu, albo mają ten powód, tylko nie ujawniają i przez większość swojego dnia po prostu są wyczerpane, zmęczone, nie mają żadnej aktywności własnej. Trudno wyjaśnić, dla nas to jest duży problem, bo nie możemy właściwie znaleźć dobrego kodu choroby, żeby przypisać te objawy. Wiecie Państwo, mamy, tak jak wczoraj mówił Mateusz Gola, że mamy dwa systemy, ICD-10 i DSM-4, właściwie teraz DSM-5 i w obydwu tych kodach nie ma miejsca na te objawy. One są przypisane albo do chorób związanych tak zwanych nerwicowych, związanych ze stresem, albo po prostu opisujemy tak, jak pacjent zgłasza, więc świąt skóry, wyczerpanie, zmęczenie i właściwie nikt nie wie, jak je dobrze nazwać. Co ciekawe, w tym amerykańskim systemie klasyfikacyjnym one są nazywane jeszcze inaczej, jako zaburzenia konwersyjne, hipochondria, zaburzenia somatyzacyjne. Ostatni taki trend idzie w kierunku określenia tych chorób jako choroby stresopochodne, bo uważa się, że głównym czynnikiem, który wyzwala te zaburzenia, jest stres. I tak to jest. Nie chciałbym za dużo opowiadać o przyczynach tych chorób, to są takie najczęstsze, ale tak tylko wymienię, ponieważ te, które tutaj są, to one są zbadane, udokumentowane, udowodnione. Po pierwsze, to są zaburzenia układu wegetatywnego. Proszę Państwa, jest taki układ wegetatywny, ma część współczulną, przywspółczulną. Okazuje się, że te osoby mają zaburzenia równowagi. Brak jest między nimi dobrej koordynacji, szczególnie w zakresie narządów, do których te nerwy docierają. Druga to jest zaburzenie tej osi kory czołowej z przysadką i nadnaczelną. To są osoby, które mają czasami problemy ze stresem, a więc mają stres, natomiast nie umieją sobie z nim poradzić. Nie uruchamiają się mechanizmy adaptacyjne i cały czas żyją w podwyższonym napięciu, podwyższonym poziomem kortyzolu. Jest taki hormon, hormon stresu, nazywa się kortyzol. On jest wydzielany w rdzeniu nadnerczy i u tych pacjentów on jest stale równomiernie podwyższony. Trudno jest zbadać dlaczego. No, jest to jakieś zaburzenie, przepraszam, przeskoczyło. Inny rodzaj przyczyny tego całego zespołu to są zaburzenie odbioru filtrów, czyli te osoby mają zaburzony w układzie siatkowatym, to jest z tyłu mózgu, w rdzeniu przedłużonym, taki specjalny obszar anatomiczny, w którym działają filtry percepcji różnych receptorów efektorowych. I to są osoby na przykład z nadmiernym odczuwaniem bólu. Czyli jeżeli przychodzi do lekarza pacjent i mówi: a dzień dobry panie, przepraszam, Iksiński, i chwytamy za rękę, to ten pacjent mówi: co mnie pan tak ściska? Przecież coś, zrobiłem panu coś, prawda? Ma nadmierne odczuwanie bólu. To jest hiperalgezja, tak się to nazywa. Drugi stan to jest allodynia. To jest taki stan, w którym zwykły dotyk, taki prawie intymny, jest odczuwany przez tych pacjentów jako nadmierny bodziec bólowy. To jest taki zaburzony filtr bodźców. Tutaj Państwo widzicie właśnie, że zwykły mały impuls bólowy powoduje nadmierne takie ognisko bólu i to jest ten stan zwany hiperalgezją. Tutaj natomiast w tym przypadku ta allodynia tak jest zrobiona, pokazana ilustracyjnie, że nawet dotyk zwykłego miłego piórka powoduje bardzo silne odczuwanie bólu. To jest niezależne od nas. Taką mamy percepcję, taką mamy zmienioną system filtrowania bodźców mózgu. To jest ten główny czynnik powodujący zaburzenia, a więc zwyczajnie stres. Oczywiście moglibyśmy rozmawiać, czym jest stres. Są stresy psychologiczne, są stresy fizyczne. No, ktoś, jeżeli znajdzie się w chwili zagrożenia, ma rzeczywiście reakcję stresową, ale sama krytyka nieuzasadniona dla wielu osób jest ciężkim stresem. Naprawdę ciężkim, z wydzielaniem kortyzolu, z nieprawidłowymi reakcjami. To są takie dwa szlaki, które uruchamiają się. Jeden poprzez rdzeń nadnerczy powoduje wielkie wydzielanie kortyzolu, który zmniejsza odporność immunologiczną, stąd ludzie z przewlekłym stresem, z nieumiejętnością radzenia sobie stresu, częściej chorują.
To jest bardzo widoczne, na przykład przy utracie pracy, albo przy utracie kogoś bliskiego, utracie pieniędzy na giełdzie. Naprawdę zgłaszają się do nas osoby z przewlekłymi infekcjami, z niemożliwością wyleczenia ropni, z niemożliwością wyleczenia przewlekłych stanów zapalnych, skóry. No, mam te zdjęcia tylko z tego powodu, że objęte są tajemnicą zawodową, nie mogę je tutaj pokazać, ale Państwa, są naprawdę niesamowite przełożenie stresu na objawy somatyczne. Osoby nieumiejące sobie z tym poradzić, można powiedzieć, częściej chorują i mają większe szanse krócej żyć. To jest główny czynnik, jaki wywołuje. Ten stres w różnych narządach ma różne swoje objawy. Tutaj tak tylko w skrócie Państwu pokazałem, że na przykład ciężki stres powoduje z zakresu układu krążenia sercowe palpitacje, napady gorąca, dyskomfort wokół serca, brak oddechu. To jest codzienność naszej pracy, kiedy pacjenci przychodzą z takimi objawami. Z układu pokarmowego, to na pewno Państwo wiecie, przed egzaminami, przed jakąś ważną decyzją życiową, przed dowiedzeniem się o otrzymaniu lub utracie pracy, bóle brzucha, wzdęcia, skurcze, biegunki, wymioty, nudności. Ze strony układu mięśniowego to jest cały zespół takich objawów jak bóle pleców, bóle stawów, bóle mięśni, poczucie mrowienia, cierpięcia. No, codziennie to jest duża grupa pacjentów, która, jak Państwu za chwilę powiem, nie przyjmuje, że może być to sytuacja wynikająca z ich trudnej sytuacji życiowej. I objawy takie ogólne, założenia koncentracji, zmęczenie, upośledzenie pamięci, naprawdę wyraźnie reakcje dotyczące stresu. No, rzadziej się spotyka, nie mówię tu o prawdziwej depresji, ale reakcjach depresyjnych, czyli płaczliwość, izolacja, poczucie winy, obniżona pewność siebie i reakcje lękowe, bardzo często występujące, częściej niż te depresyjne, głównie u kobiet. Zmęczenie, wrażliwość na hałas, irytacja, wzmożone napięcie mięśniowe i wiele, wiele innych. Wybrałem tylko te najważniejsze, które są najczęściej i z powodu których najwięcej osób do nas przychodzi i najwięcej mamy właściwie problemów, żeby tych pacjentów przekonać, żeby użyli własnych sił, a nie używali, o czym za chwilę, farmakologii do zwalczania. Jednym z najciekawszych postaci, które opisał, to był Karol Darwin. To był przecież uczony, który się zajmował ewolucją i odbywał mnóstwo podróży i na wszystkich podróżach opisywał w swoich księgach, w swoich rocznikach wszystkie swoje objawy. Jak tutaj jest nawet napisane, wielu leczyło go lekarzy, doskonałych specjalistów. Jednak każdy był bezradny, on sam nie wiedział, nie umiał sobie wytłumaczyć. Stąd pochodzą te najbogatsze opisy tych objawów niewyjaśnionych, Karol Darwin. No i to jest to najważniejsze przesłanie, szczególnie jeżeli to są koledzy z psychologii, ale z kognitywistyki również. To jest dla Was zadanie, dlatego że jeżeli oczywiście nie ma dzisiaj żadnej dobrej teorii tłumaczącej, dlaczego te objawy powstają, to nie ma leczenia. To jest taka prawda, że coś tym pacjentami należy im zaproponować, coś, z czego by mieli więcej zysków niż strat. To trzy elementy tej układanki, które mogą wpłynąć na decyzje terapeutyczne, jeżeli ktoś chce zostać psychologiem klinicznym lub terapeutą po innych studiach. Centralny układ nerwowy, mózg. To jest, proszę Państwa, mózg i 12 nerwów czaszkowych, które bezpośrednio wychodzą od mózgu, bez pośrednictwa. Nerw wzrokowy, słuchowy, unerwiający gałkę oczną i najważniejszy ten nerw błędny, 10, który niesie ze sobą te wszystkie włókna wegetatywne, głównie układu współczulnego. Dlatego tam, gdzie najwięcej jest, głównie w jelitach, tam są najczęstsze te objawy. Mówi się, że właśnie jelita to jest mózg brzucha, bo tam jest najwięcej tych neuroprzekaźników i najwięcej tych objawów. To zdajcie sobie, to jest pierwszy element tej układanki, drugi to jest ten układ wegetatywny. Ja wiem, że on wygląda bardzo skomplikowanie, ale to jest część przywspółczulna, to jest część współczulna i te wszystkie, zobaczyć proszę, narządy są unerwione przez ten nerw przywspółczulny, przez ten układ wegetatywny. Jego pobudzenie nadmierne przy braku zrównoważenia układu współczulnego powoduje dziesiątki objawów i długie kolejki do specjalistów,
które by można skrócić w ten sposób, wyjaśniając ludziom. Ale teraz Państwu powiem, że wcale to nie jest takie proste, bo większość z nas odrzuca taką korelację, że stresy czy sytuacja trudna powoduje u niego te objawy. No i ostatni element tej układanki, wczoraj też Mateusz Gola pokazywał, mózg limbiczny, czyli tam, gdzie w starej korze powstają nasze emocje, gdzie jest przekształcanie tych myśli na cały mechanizm behawioralny, czyli to jest ciało migdałowate, to jest tkanka wzdłuż zakrętu obręczy, gdzie jest hipokamp, gdzie są ciała sutkowate, to jest całe centrum naszych, które bardzo trudno skontrolować psychicznie. Bardzo ciężko jest opanować te wszystkie impulsy, które płyną z ciała migdałowatego, bo to nie jest kora mózgowa. Kora mózgowa ma wyższe procesy myślowe, planowania, kontrolowania, czuwania, przewidywania. Ten mózg działa na zasadzie impulsywnej, prawda? Widzimy, działamy, czyli jest to dosyć trudny problem. No i ponieważ tak myśleliśmy z kolegami, jak w jakiś sposób coś pacjentom zaproponować, aby nie musieli być zdani na firmy farmaceutyczne, na różne paramedyczne teorie, na wydawanie pieniędzy. No, zaproponowaliśmy, ja to zrobiłem takie badanie, w którym zaproponowałem, tak jak tutaj Państwo zobaczycie, taki sześcioetapowy sposób rozmowy z pacjentem, czyli co jeden tydzień przez godzinę rozmawiamy o tym, co tym pacjentom dolega, pokazując, że te objawy, które u nich występują, mogą mieć silny związek z ich sytuacją życiową. No i te etapowe rozmowy co tydzień ze zwiększającą dawką podwyższenia ich świadomości miały dać efekt końcowy, że te objawy ustąpią. Te badania opisaliśmy razem z kolegami z Londynu, z King's College London. Zrobiliśmy te badania w Toruniu, trochę w Bydgoszczy i głównie w Londynie. Opublikowaliśmy to w takim piśmie amerykańskim Plus One i okazało się, że zwykła rozmowa z pacjentami, trwająca co najmniej 8 minut, to jest bardzo ważna rzecz, ona nie może trwać krótko. Czyli musi być to spotkanie mniej więcej 8 do 30 minut. Przez 4-5 sesji redukuje prawie 30 do 40% tych objawów. Czyli okazało się, że żadne wielkie strategie psychoterapeutyczne, jak Państwo pamiętacie, są cztery zasadnicze: psychoterapia systemowa, psychoterapia głębinowa, behawioralno-poznawcza, nie daje lepszych wyników niż zwykła, pogłębiona rozmowa z pacjentem na temat jego objawów. Czy pacjenci przyjęli to i czy korzystają z psychoterapii, czy chodzą do psychoterapeutów? No, okazuje się, że nie za bardzo. Wcale psychoterapia nie jest takim popularnym. To jest to, co chcę Państwu powiedzieć, w co wierzą pacjenci i co najbardziej korzystają i co często jest dla nas zdumieniem, ale bardzo ważne, żeby mieć świadomość, dlaczego to wybierają. To jest cała medycyna, można to nazwać w cudzysłowie, nie powinienem tak mówić, alternatywna czy komplementarna, ale nauczyłem się po prostu od pacjentów, wiem od nich, że to im pomaga. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii, gdzie te badania robiliśmy, podsumowaliśmy i publikowaliśmy, tych instytucji takich paramedycznych jest sporo i co ciekawe, płaci za nie, za te usługi, ich Narodowy Fundusz Zdrowia czy National Health Service. To jest ciekawe, dlaczego, zaraz Państwu o tym powiem, jedna z ulubionych terapii to jest refleksoterapia, która, jak moja masażystka mówi, jak się pomasuje dobrze piętę i tam kość, bo to są takie teorie, które uważają, że wszystkie narządy mają swoje odbicie w pewnych miejscach na stopie i ona mi tą kość piętową mocno masuje, to wtedy ma mi moje IQ wzrosnąć i się rozszerzyć zakres pojmowania tak dalej. Tak? Bardzo proszę. Które, które? A to są punkty, które od... Tak, to jest lista wszystkich terapii, które mi się udało. Proszę, to jest bardzo ciekawe, to są slajdy z British Medical Journal. To są slajdy z medycznych pism brytyjskich, więc to nie jest mój wymysł i, że tak powiem, transmisja danych od pacjentów, tylko z instytucji naukowych w Wielkiej Brytanii. Oczywiście to wymyślałem, około 100 różnych sposobów oddziaływania na pacjenta. Między innymi ta refleksoterapia jest jednym z tych, jak Pan zauważył, propozycji, które dają.
Innych, proszę patrzeć, to są również zdjęcia ze szpitala. To jest osteopatia, czyli masowa. Słucham? Tam chyba chodziło o to, że to były punkty akupunkturowe na szyi i na głowie, po lewej stronie. Aha, te! Myślałem, że chodziło o ten wykaz. Ty. A to nie. A to są takie... Rozumiem, rozumiem. A, dzięki, Łotku. To mnie wydaje tak, dlaczego Państwu pokazuję, bo im jest ciekawsza terapia, tym ma lepszą graficzną szatę. Tak mi się wydaje. A to dlaczego niektóre z tych nazw są oznaczone komplementami terapii? Liście, na niebieskim tle. A, na liście są gwiazdki przy niektórych. Nie, lewy dolny róg. Tu? Nie, lewy. A tu? Te liście są gwiazdki, tak. Przy jodze, joda ma gwiazdka, terapeutik tak, czy szat, czy nie? Muszę powiedzieć, że nie spojrzałem, nie zastanawiałem się nad tym, dlaczego niektóre są zaznaczone, a niektóre nie. Nie wiem, nie wgłębiałem się w strategie paramedyczne i które lepiej działają, nie, ale o tym za chwilę Państwu jeszcze powiem, dlatego powiem o tych, które znam lepiej. No to osteopatia, tych gabinetów osteopatycznych, w Wielkiej Brytanii jest sporo, proszę powiedzieć, że to jest tak samo z British Medical Journal. To jest akupunktura. Akupunktura, jak Państwo wiecie, jest dosyć rozpowszechniona. Tutaj od razu chciałem powiedzieć, że to tak samo jest jeden z elementów placebo, bardzo silnie udokumentowane w całej literaturze, o czym też jeszcze za chwilę. To są właśnie, o może na przykład mapa w płuć w akupunkturze. To jest też taki bardzo próba wyjaśnienia naukowego akupunktury przez towarzystwo. Jest tak trochę wygląda, bardzo podobnie jak w neuronaukach, natomiast mi się wydaje, że to jest bardziej taki dobry sposób uwiarygodnienia, skuteczności jakiegoś postępowania zajmującego się pacjentem, bo okazało się w podwójnych ślepych próbach, że to ta akupunktura ma taki sam efekt działania, jak po prostu zwykła rozmowa przez dłuższy czas na temat osobisty pacjentów. To Państwu chciałem zdecydowanie. Jedno z moich ulubionych takich terapii, które pacjenci mi opowiadają, to jest mesmer, leczenie dotykiem. Jest to bardzo XVIII-wieczny pogląd, który uważają, że można przekazywać energię w pewien sposób dotykiem, i czy poprzez napromieniowanie, przekazywanie różnych sposobów wody, czy najróżniejszych innych preparatów. On do dzisiaj jest, jest to dosyć tani sposób przekazywania, leczenia, pobierajmy może masowy. Ja tu, broń Boże, nie trywializuję naprawdę, dlatego że tym pacjentom naprawdę te sposoby bardzo pomagają, redukują objawy. My uważamy, że z punktu medycznego są to wszystko efekty placebo, czyli o tym jeszcze za chwilę. Dlaczego to jest ważne? W Londynie jest taki szpital, proszę zobaczyć, on się nazywa Royal Homeopathic Hospital. To jest szpital, który sponsoruje i finansuje ich Narodowy Fundusz Zdrowia, National Health Service. W tym szpitalu, właśnie w trakcie moich badań, kolega mnie zaprowadził, przedstawił mi tam lekarzy, którzy pracują. Zdziwiony byłem, że oni mogą to wykonywać w tym szpitalu, ale on powiedział mi, że tam się leczy 40 tysięcy pacjentów rocznie, 40 tysięcy. I dowód na to, że działa ta homeopatia, jest to, że można sprawdzić ilość wypisywanych recept na listach lekarzy, u których są zaoptowani ci pacjenci. I okazało się, że wszyscy, którzy leczyli się w tym szpitalu homeopatycznym, czy inaczej mówiąc, dostawali żółte i zielone tabletki z niebieskim jakimś napojem, mniej więcej 18% mieli mniej wypisywanych recept na leki uspokajające, nasenne, przeciwlękowe i przeciwdepresyjne. Taka jest prawda i taki jest rzeczywiście fakt. To są zdjęcia z tego szpitala, ponieważ on jest bardzo ładnie wyposażony. Jest, najróżniejsze są metody wykrywania związków toksycznych. Bardzo są lekarze bardzo elegancko ubrani, zwiększają swój taki sposób oddziaływania na pacjenta. I rzeczywiście ten szpital homeopatyczny nadal funkcjonuje na Russell Square. Można go odwiedzić, zobaczyć. Są to ciekawostki, które budzą refleksję, czy Brytyjczykom, to notabene bardzo racjonalny raczej naród, coś takiego się opłaca utrzymywać i opłaca się dopłacać. Państwa, placebo. To, ponieważ ruszyliśmy ten temat, jest bardzo ważnym elementem. Placebo dla nas jest silnym środkiem, który
ma efekt zmieniania człowieka pod wpływem albo substancji zupełnie obojętnej, nie musi być to substancja, może być to zwykła informacja, może być to treść, może być to sam lekarz, który ma odpowiedni prestiż czy odpowiednie zachowanie, sam stetoskop podwyższa jego prestiż. Prawda? To są pewne elementy, które w efektach placebo mają bardzo duże znaczenie. No, wśród pacjentów mogę powiedzieć, że na przykład pacjenci wierzą bardziej w zastrzyki niż w tabletki. Uważają, że ta sama substancja, nawet jeżeli ma stężenie we krwi czy w tkankach podobne, to jednak w zastrzyku działa silniej niż podana w postaci doustnej. Na przykład tabletki białe, duże, podzielne uważają, że lepiej działają niż drażeczki czy kapsułki. Dlatego różne zachowania mają efekt placebo. Na przykład nie jest tajemnicą, że chirurdzy mają takie obserwacje. Jeżeli się skieruje do nich często pacjentów z bólami brzucha, nie wiadomo, czy to jest wyrostek, czy to jest jeszcze inny stan chorobowy w jamie brzusznej i zoperują i nie znają, w protokole można przeczytać, nie znaleziono wyraźnej przyczyny bólów, po zaszyciu pacjenci się czują o wiele lepiej i mogą zdrowo wracać do domu. To jedno z najgorszych, najtrudniejszych do zaakceptowania przeze mnie doświadczeń, to było zaszycie pacjentom kardioweterów, czyli stymulatorów serca. Jedna grupa dostała bez baterii, a drugie dostały z bateriami. Nikt nie wiedział, bo to zaślepione badania. Okazało się, że zaburzenia rytmów zmniejszyły się w obu grupach o podobny procent. No, z punktu etycznego bardzo trudno zaakceptować takie badanie. Chciałbym jeszcze więcej, ale nie powiem o jeszcze gorsze, co neurochirurdzy robią, żeby zaeksperymentować. Możecie Państwo przeczytać w różnych badaniach. Natomiast to placebo to jest zwykły sposób. Skoro mózg nas może oszukiwać, czyli nam serwować pewne objawy, które nie są objawem ciężkiej choroby, to my możemy również okłamać trochę ten mózg, możemy go w jakiś sposób nauczyć tak, żeby odbierał bodźce, żebyśmy mogli kontrolować te objawy. No, próby takich oczywiście jest bardzo dużo, bo kawa napoje bezalkoholowe, ale najważniejsze jest pytanie, czy placebo, czyli ten efekt może działać na organiczne zmiany w naszym mózgu, czy rzeczywiście może zmienić biologię naszego mózgu. To jest ważniejsze badanie. To placebo ma różne mechanizmy swojego oddziaływania. Najczęściej jest to tak zwane warunkowanie klasyczne, czyli od tego psa Pawłowa. Jak Pawłow nauczył psa, że jest czerwone światło i mięso i muślina ciekła i schował później to mięso i zostawił czerwone światło, to nadal pies miał ochotę coś zjeść i ta muślina wyciekała. To jest typowe warunkowanie, czyli jeżeli się nauczymy, że coś na nas działa, na przykład bierzemy paracetamol, bo mamy ból głowy, bierzemy paracetamol i tabletkę z witaminą C. Później po jakimś czasie odstawiamy paracetamol, zostawiamy witaminę C i ta witamina C nam działa tak samo jak paracetamol, czyli likwiduje te bóle głowy. No nic dziwnego, że mnóstwo pacjentów przyjeżdża z Wielkiej Brytanii, ja mam sporo tej z mojej listy, która mówi, wie pan, tam wszystko leczą jednym lekiem. Tam na bóle głowy, na wypadanie włosów, na bezsenność jest jeden lek. Jak nie wiem, czy Państwo wiecie co, z paracetamol na wszystko. Przyjeżdżają do nas, do Polski, mówią, niech Pan coś przepisze poważnego, jakiś antybiotyk, jakieś coś na spanie, prawdziwy jakiś lek. No, różne są sposoby oddziaływania tego placebo. Są to sugestie, realizacja oczekiwań. Jak Państwo wiecie, na przykład, jeżeli zobaczyć, ktoś powie na przykład w szpitalu, jest struktura społeczna, jest sprzątaczka, rejestratorka, pielęgniarka i lekarz. Każdy z nich powie do pacjenta, niech pan rzuci palenie, to szkodzi, naprawdę to szkodzi. To są różnice statystyczne pomiędzy tym, jak oddziaływuje pacjent na polecenie sprzątaczki, rejestratorki, pielęgniarki, lekarza. No, jest to dosyć ważne w strukturze oddziaływania placebo na drugiego człowieka, redukcja lęku, uczenie się poprzez obserwacje. Jeżeli innym pomogło, mi też może pomóc. To są wszystkie choroby, na których placebo działa. Jest to już udokumentowane, opublikowane. Jest taka grupa światowa dotycząca placebo w medycynie. Niedługo mamy spotkanie i możemy, że tak powiem, coraz więcej sobie zafundować, nie stosując większych leków, ale to jest coś, co chciałbym Państwu najbardziej, najważniejsze powiedzieć. Jedno z tych najważniejszych.
To jest jeden z artykułów, który mówi, że placebo powinno się stosować bez oszustwa. Powinno się powiedzieć pacjentom, to jest placebo, proszę wierzyć, że to panu tam czy pani pomoże. To nie jest oszustwo, nikt nie będzie ukrywał, że to jest środek obojętny, jakaś woda, glukoza czy inna substancja obojętna. Okazało się, zresztą to jest taki profesor Kapczuk z Uniwersytetu Harvardu, to jest lider światowy w tym badaniu placebo, opublikował w randomizowanym probie, że w zespole mita wrażliwego to placebo świadome, jeżeli pacjent wie, że to pomaga, ma taki sam efekt jak leki. Więc to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie i to jest dowód na tą neurogenezę. To jest chore z chorobą Parkinsona. Jak Państwo się wiecie, choroba Parkinsona, zaburzenia dopaminy w istocie czarnej mózgu, jest to duży problem, dotyka pewnej części pacjentów i to są skany mózgu wyjściowe, to są po podaniu takiego preparatu L-DOPA, to się nazywa, lek, który się podaje głównie w chorobie Parkinsona. Jak Państwo wiecie, znane postacie życia rodzinnego, tym L-DOPą były leczone i dzięki temu mogły funkcjonować. A to jest skan w obydwu różnych ujęciach placebo, czyli bez L-DOPy. Proszę zobaczyć, że emisja dopaminy jest taka sama jak po podaniu L-DOPy. Czyli oznacza to praktycznie, że jesteśmy przekonani, że nam to placebo pomoże, może zmienić naszą biochemię, biologię mózgu, może wpływać na procesy przetwarzania neurotransmitterów i możemy opanować niektóre rzeczy, które są codziennie. Na pewno mistrzami w tym są mnichowie buddyjscy, jeżeli ktoś miał możliwość oglądania, prawda, ich medytacji, ich sposobu wpływania na własny ustrój, no, to może mieć poświadczenie tego w rzeczywistości. Inne techniki relaksacyjne, jak mindfulness, medytacje, również pokazują bardzo duży wpływ. Chciałbym na koniec dwie refleksje. Pierwszą o Londynie. Jest taki piękny ogród Chelsea Physics Garden. O, przepraszam. Założony 300 lat temu, jest to jedyny ogród w Londynie, który nie podlega jurysdykcji administracji londyńskiej, jest utrzymywany ze składek tych, którzy są zainteresowani tylko roślinami. Jest to ogród botaniczny, w którym hoduje się wszystkie rośliny w historii rozwoju farmakologii, psychologii, medycyny, które wpływają na mózg, prawda? I tam możemy sobie zobaczyć marihuanę, kokę, haszysz, najróżniejsze preparaty, kawy, kofeiny, prawda? Jest to jedyna możliwość, gdzie jest refleksja, ile ludzkość poświęciła wysiłku nad hodowaniem roślin. Piękny ogród, pięknie zrobiony, mający prawie 400 lat tradycji w cichym zakątku nad Tamizą. No i w tym również, patrząc na tą salę, która mi przypomina bardzo Science Museum w Londynie, to są największe zbiory, jest jedno na czwartym piętrze, poświęcone tylko mózgowi. Można tam sobie zobaczyć bardzo ciekawe rzeczy, jak wygląda historia badań nad mózgiem, do którego również bardzo chętnie Państwa zapraszam. A proszę pamiętać, że olbrzymie możliwości kontroli naszego umysłu i sposobu reagowania na świat zewnętrzny jest w nas. Mamy to w wyniku ewolucji kilkudziesięciu, niektórzy twierdzą kilkuset tysięcy lat i tym optymistycznym dosyć akcentem chciałem Państwa zaprosić na dyskusję. Bardzo dziękuję.